Witajcie, kochani, na Tarot Esme. Na początku chciałabym Wam bardzo podziękować za tak liczne subskrypcje, lajki i komentarze. Dzięki Wam za chwilę będzie 5000 subskrypcji, w zasadzie brakuje tylko jeszcze kilkunastu. Więc liczę na Was, ci, którzy jeszcze nie zasubskrybowali. Obiecuję zrobić z tej okazji specjalnie czytanie dla Was. Jakiś taki, coś wymyślę takiego specjalnego. A dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem na nów Księżyca w Baranie, który będzie miał swoją kulminację 24 marca o godzinie 10:28. To jest czas dla Warszawy. Przyznam się, że ja ten nów już czuję dosyć intensywnie, zwłaszcza od momentu wejścia Słońca w znak Barana. Czuję takie mocne osadzenie w tu i teraz, wynikające z takiej potrzeby. To kiedyś bym powiedziała, że to jest potrzeba doskonalenia siebie, a teraz widzę, że jest to raczej takie odkrywanie, eksplorowanie swojego potencjału poprzez właśnie poznanie siebie. Im bardziej rozpoznaje się tą prawdę w sobie, tym w taki bardziej naturalny sposób odpadają od nas te niepasujące już rzeczy, nawyki, jakieś uwarunkowania. Wiecie, kiedyś, przynajmniej nie wiem, jak ja wzrastałam, jak byłam dzieckiem, potem jak byłam młoda, znaczy nadal jestem młoda, ale o co chodzi? Głównie było zwracanie uwagi na błędy. Nauka była poprzez eliminację błędów. No i powiem szczerze, to był moim zdaniem błąd. To jest błąd edukacyjny, dlatego że moim zdaniem trzeba się skupiać na pozytywach i wzrastać poprzez docenianie, dostrzeganie tego, co jest dobre. Wtedy jest ten wzrost taki naturalny, wtedy jest ta ekspansja, to wszystko idzie tak jak trzeba, a nie na zasadzie właśnie skupienia się na tych błędach. Bo wtedy się traci z oczu to, co naprawdę jest ważne. A cała energia idzie na eliminację czegoś w sztuczny sposób, w nienaturalny sposób. Okej. Wiosenny nów w Baranie jest takim czasem zasiewania intencji. Niektórzy wyklejają mapy marzeń, na pewno się już z tym spotkaliście. Tak, no, robią to po to, żeby ukierunkować swoje pragnienia. Pamiętam, kiedyś też taką mapę robiłam dawno temu. Też jest, i niektóre osoby piszą listy intencyjne lub takie oświadczenia, to się robi takie oświadczenie w trybie dokonanym. Czyli na przykład, jeżeli ktoś pragnie mieć na przykład awans zawodowy, pisze wtedy taki list, jaki chciałby dostać od przełożonego. Taki, wiecie, z informacją o nominacji na przykład na wyższe stanowisko. Kiedyś oglądałam taki film, tak mi się przypomniało. Taki film, on w Polsce był pod tytułem Dzika jak natura. Kilka lat temu, to myślę, że znajdziecie w sieci ten film. I to był film oparty na faktach, gdzie główna bohaterka, zdaje się chyba Mary miała na imię, była projektantką ogrodów i marzyła o wygranej takiego prestiżowego konkursu ogrodniczego. To była bardzo jakaś taka kosztowna rzecz, żeby tam się takie wpisowe było bardzo duże i w ogóle całe to przedsięwzięcie było bardzo drogie, a ona nie miała nic. I napisała właśnie taki list w stylu, że dnia tego i tego w takim a takim konkursie wygrywa ta właśnie Mary. No i w tym momencie cała machina tego jej marzenia ruszyła. Także przypomniał mi się ten film teraz, więc może i Was kiedyś zainspiruje. Może sobie zajrzyjcie akurat na nów, może to być inspirujące takie, takie kino. Chociaż to nie jest żadna jakaś hollywoodzka, mocna jakaś sprawa, ale bardzo przyjemne kino i na pewno moim zdaniem inspirujące.
Jeśli chodzi o astrologię, no to po bardziej takie szczegółowe informacje z dziedziny właśnie astrologii na temat tego nowiu odsyłam Was na kanał Bartka Sawickiego. On nagrał taki film o nowiu, więc zapraszam, zobaczcie, jak to specjalista o tym mówi. A ja przechodzę do czytania tarota. I tak sobie pomyślałam, kochani, że tym razem zrobimy czytanie tarota w taki sposób, że popatrzymy właśnie na te potencjały, które u nas się będą wynurzać, wybijać wraz z tym nowiem. Najpierw popatrzymy ogólnie, a potem zobaczymy w poszczególnych znakach zodiaku, co w nas chce się przebudzić. Także zobaczymy zaraz właśnie, jak to będzie. I najpierw zobaczymy ogólną tendencję. Ogólną tendencję będę patrzyła dawno nieużywaną talią. Chyba sobie odpoczywała trochę. Witches Tarot. A na poszczególne znaki będę robiła z Delight Sears Tarot i Osho Zen Tarot. Ok, na razie to odstawię. Okay. Karty były oczyszczone, oczywiście potasowane. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie. Zgodnie dla mnie i dla wszystkich osób, które będą oglądać, odsłuchiwać ten film w swoim czasie, zgodnie z naszym najwyższym dobrem i jak największą korzyścią. Zobaczmy, jaka jest ogólna energia tego nowiu. Na jakim tle poszczególne znaki później będą się przedstawiać. Co tutaj chce się przebudzić tak ogólnie, globalnie, właśnie w ten nów. Nów 24 marca 2020 roku. Król buław, no proszę, barania energia od razu wyskoczyła. Sprawiedliwość i mag. A z przełożenia mamy szóstkę buław. No kochani, mocna energia. Bardzo mocna energia zapowiada się na ten nów. Mocna i sprawcza. Myślę, że wiele, to może być taki dzień, w którym się bardzo wiele może dziać. No, mogą być nawet właśnie tutaj ta szóstka buław, może być tak, że nasze ego będzie wychodziło do przodu. Że sytuacje, które będą się działy, będą właśnie tak trochę rozpędzone poprzez rodzaj takiego udowadniania czegoś. Szóstka buław ma to do siebie, że ten laur zwycięstwa może mieć tylko jedna osoba. Więc mogą być takie tendencje do pracy nad tym, żeby być jak najlepszym tego dnia. Tu, jeśli chodzi o te energie główne, mamy Króla Buław, Sprawiedliwość i kartę Maga. Król Buław daje to właśnie taką, wspaniale jest to przedstawiona właśnie energia barana. On wchodzi, Król Buław idzie na pewniaka po prostu, także on wie, czego chce. Ma wolę zrobienia tego, czego chce. Więc on się nie pyta, czy może, czy, przepraszam, czy ja mogę tutaj? Nie, on się nie pyta, on wchodzi, on robi. I też widać, że ważną rzeczą będzie jutro, żeby to, co robimy, żeby było robione zgodnie z prawem. I też, żeby... No, niektóre osoby mogą mieć też tendencję na przykład do tego, żeby walczyć też w imię prawa. Żeby działać też, żeby żądać sprawiedliwości.
mogą robić bardzo wiele rzeczy. No to jest bardzo ciekawa energia. Tutaj się rodzi tak jakby rodzaj takiego tworzenia nowej rzeczywistości wręcz. Opartej po prostu na takich nowych prawach. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa energia. W magu to też może być, mogą być jakieś takie próby manipulowania tą, znaczy naginania trochę tej sprawiedliwości, tego prawa. Ale będzie to, może to być robione tak, no powiedzmy, ku najwyższemu dobru danej sytuacji. No tutaj wiadomo, może to wynikać z ego. Zwłaszcza, że król buław to też jest karta, która jest bardzo bliska energii ego, bo to jest ta wola, to jest to ja chcę. Więc może być taka energia, można spchać do przodu mocno jutro. Też może być takie poczucie, że jesteśmy w stanie wszystko zrobić, co chcemy. I w sumie dobrze. Czemu nie? Czemu nie? Także ta ogólna energia, powiem wam, jest bardzo ciekawa. Ta karta sprawiedliwości już była też przy czytaniu na ten tydzień, które robiłam wczoraj. Więc ta karma, bo to też jest karta karmy, ona teraz no, rządzi. Więc warto być teraz, słuchajcie, uczciwym, znaczy warto, zawsze być warto uczciwym, ale warto też być uczciwym wobec siebie. Bo wiecie, innych można oszukać, ale siebie się nie oszuka. Mówię w tym sensie, że osoba, która coś udaje przed innymi, zawsze będzie wiedziała, że udaje. Więc może warto postawić na siebie i postawić na swoją prawdę, a nie na to, co gdzieś było ukrywane. No. No dobrze. Mamy tutaj ogólne energie, a teraz zobaczmy, jakie energie będą dla poszczególnych znaków. I zrobimy tak, że będę po kolei losowała karty na poszczególne znaki. Zaczniemy od barana, bo nów jest w baranie. I będzie jedna karta z The Seer Starrow, The Light Seer Starrow i druga z Osho. Dla znaku barana na nów 24 marca 2020 roku. Piątka denarów. Ok. I do piątki. Co mamy do piątki? No kochani, będziecie się przyglądać właśnie temu swojemu potencjałowi, drogie osoby spod znaku barana. Będziecie patrzeć, będziecie doglądać tego, co już tutaj w was dojrzewa tak naprawdę. Zobaczmy, jaki to potencjał, z czym to się wiąże. Z czym to się wiąże. Proszę bardzo, karta cesarza. Kochani, dojrzewacie. Co się przez was tutaj chce przebudzić w ten nów? To jest dojrzewanie do zrzucenia z siebie właśnie jakichś okowów. Tak jak tutaj ten buntownik, to jest karta cesarza w klasycznym tarocie. On zrzuca z siebie te więzy, dlatego że rozpoznaje, jaką w sobie ma moc. I że to on tutaj sprawuje władzę. Że nie jakieś zewnętrzne rzeczy. Więc jeżeli w waszym życiu są jakieś sytuacje, przez które czujecie się uwięzieni, to myślę, że z dniem, z czasem tego nowy będziecie przyglądać się temu, będziecie wspierać to wszystko, co pomoże wam się wyzwolić. Dla jednych osób to mogą być jakieś sprawy związane z innymi osobami, które gdzieś na was, gdzieś tłamszą was w jakiś sposób. Mogą to być sprawy zawodowe, mogą to być jakieś nawyki,
Może to być jakieś też mentalne poczucie uwięzienia w jakiejś sytuacji. Więc tu trzeba się temu dokładnie przyjrzeć i zobaczyć ten potencjał w sobie. Myślę, że to jest bardzo ważne. Myślę, że jutro, patrząc tutaj pod kątem tutaj tych kart, będziecie mieli wielką szansę załapać się na tą energię po to, żeby ta iskra zapaliła się w was, ta iskra takiej wiary, nadziei, że przejmuję pałeczkę po prostu, że tutaj ja zaczynam teraz tym wszystkim zarządzać, że mam wpływ na swoje życie, że już wystarczy też czekania. Myślę, że wy, barany drogie, już się naczekaliście w jakiejś sprawie, w jakiejś ważnej sprawie w waszym życiu już. Już po prostu, jak ja to mówię, czasem przebieracie nogami, siedząc. No. Także czas wstać, jak to się mówi, czas wstać z kolan i zarządzać swoim życiem. Ok. Zobaczmy teraz, co będzie u byków. Kochane nasze byki, co dla was? Co dla was, kochani, na mów? Jaki potencjał? Co się u was chce przebudzić podczas tego nowiu? Oczywiście jutro jest ten nów i główną energią tego przebudzenia jest dzień jutrzejszy, czyli 24 marca, ale ta energia nowiu jeszcze cały czas trwa, więc zwróćcie też uwagę na to wszystko, o czym mówiłam w najbliższych dniach. Ok. Byki. 24 marca 2020 roku, nów. Co u was? Ósemka mieczy. Drogie byki, wy tutaj musicie pozbyć się ograniczającego jakiegoś negatywnego myślenia albo jakiegoś nawracającego mentalnego wyobrażenia. Może to być jakieś poczucie uwięzienia, na przykład myślenie, że nie, no ja tego robić nie będę, bo ja się do tego nie nadaję, na przykład. Albo ja się boję. Ja tutaj nie pójdę, nie zrobię albo coś tam, bo ja się boję. Nie możecie właśnie w taki sposób do tego podchodzić, dlatego że macie wielkie szanse na to, żeby właśnie w ten czas tego nowiu pozbyć się tych okowów, tej opaski, takiego poczucia ograniczenia, tych wrzeszczących, skrzeczących myśli, które nie pozwalają wam zobaczyć waszego potencjału. Także co się chce przebudzić? Chce się przebudzić podczas tego nowiu u was wasz prawdziwy obraz siebie. Musicie zobaczyć siebie jako osoby, które nie muszą uczestniczyć w jakiejś iluzji, bo to jest iluzja. Tak naprawdę, zobaczcie, tutaj się nic nie dzieje. To są jakieś lęki, być może jakieś wyolbrzymione rzeczy z przeszłości, czy uznaliście, że tak trzeba, na przykład. Zobaczmy tutaj, co Osho nam dopowie. 24 marca 2020 roku, nów księżyca w Baranie, byki. Wiecie, tutaj wystarczy tak naprawdę przeciąć jedną linkę. Cała reszta po prostu wtedy poleci. Trzeba złapać to i po prostu ciachnąć. Odciąć się od tego, bo to jest tylko wyobrażenie czegoś, jakiejś waszej niemocy. To jest nieprawda. No właśnie, to mogą być jakieś rzeczy związane z jakimiś ranami z przeszłości. To może być lęk na przykład przed wejściem
w kolejny związek. Dla niektórych osób, które na przykład, osób spod znaku byka, które są po jakichś trudnych relacjach, czy na przykład ktoś, kto miał jakieś traumatyczne przeżycia, to jest idealny czas na to, żebyście się, kochani, w tym czasie, teraz, w czasie tego nowiu, zrobili krok i zostawili za sobą sposób myślenia na ten temat. Tutaj trzeba się tak jakby odciąć od tego starego sposobu myślenia, bo wam to już nie jest potrzebne. Już trzeba pójść do przodu. I to dla jednych osób to mogą być właśnie jakieś naprawdę traumatyczne rzeczy, a dla innych osób to może być nawet taka sytuacja, że ktoś wam coś powiedział, że ktoś wam przytknął jakąś łatkę, a wy na przykład przeżywacie to bardzo głęboko. Więc też trzeba to tak jakby zobaczyć i pozwolić sobie rozkruszyć ten lód, puścić to. I myślę, jestem tego pewna, że przy tych głównych kartach, biorąc pod uwagę tą główną energię tego dnia, ta sprawiedliwość przychodzi też dla was. Ona przychodzi po to, żebyście tym mieczem takiej wewnętrznej prawdy odcięli od siebie jakieś wyobrażenia, jakiś sposób myślenia. I zobaczyli swój potencjał i zobaczyli, że macie tą sprawczą moc, tak jak ten mag. Macie dostęp do wszelkich możliwości. Trzymam za was kciuki, drogie byki. Okej, no i teraz mamy bliźnięta. Co bliźnięta tutaj mogą przebudzić? Jakie potencjały w nich, w was, drogie bliźnięta, będą chciały się przebudzać w ten nów? March 4, 2020 roku. Nów w baranie. Bliźnięta. Karta świata. No, otwierajcie się, kochani. Oczywiście. Drogie bliźnięta, wy już po prostu, jakiś etap został ukończony tak naprawdę. I to jest taki moment, kiedy musicie sobie tak jakby powiedzieć, okej, jedno się zakończyło, otwieram się na więcej, mogę wyjść dalej, mogę mieć większe perspektywy swojego rozwoju, mogę mieć większe perspektywy swojego działania. I też w karcie świata jest takie zrozumienie swojej dotychczasowej drogi. Więc może to być takie spojrzenie w tył chwilowe po to, żeby podsumować coś i z taką właśnie takim tanecznym krokiem tu, jak ta dziewczyna, wejść w taki portal otwierający właśnie tą wiosnę. Ten nowiowy portal. Aż mnie ciary przeszły. No, bliźnięta. Pięknie. Zobaczmy tutaj, co jeszcze Osho tutaj dopowie do tej karty. Mocna energia dla was. To jest piękne otwarcie. Piękne otwarcie. Takie jednocześnie zakończenie czegoś i otwarcie, wyjście. W każdym bądź razie, jeżeli były u was, drogie bliźnięta, jakieś problemy, jakieś kłopoty, cokolwiek się działo takiego trudnego, to jest to taki moment, że możecie to za sobą teraz zamknąć. A jeśli są, oczywiście jest wiele bliźniąt takich, które akurat nie miały tego typu problemów, w każdym bądź razie mogły też ukończyć po prostu jakieś dzieło. I teraz będzie można pójść tak jakby dalej, już z wykorzystanym, z doświadczeniem właśnie tego. Tego, co zyskaliście. Okej, co dla bliźniąt na nów baranie 24 marca 2020 roku? Proszę, proszę, kochani. No, bliźnięta ostatnio mają tak dobre karty, że ja to wymiękam. Mamy kartę przełomu. No, to jest karta mocy.
Jutro dostaniecie power. Dostaniecie power, kochani. Ja już widzę niektóre bliźniaczki, jak fizycznie nawet dostają takiego poweru i zaczynają wszystko sprzątać. Po prostu, nie wiem, myć okna, a trochę szaleć. To już tak mówię w takim, no, bym powiedziała, kolokwialnym znaczeniu bardziej. Ale przede wszystkim ten nów obudzi w was siły witalne, zdrowie. Obudzi w was też taką siłę, która będzie mówiła: dam radę. Już teraz wiem, że dam radę. Już teraz wiem, że mogę więcej. Mogę pójść dalej. Mogę zrobić więcej. No, kochani, wy jutro to możecie być naprawdę nie do pokonania. Także inne znaki, słuchajcie, nie wchodźcie w drogę bliźniakom. Super, świetne, świetne karty macie, bliźniaki. Dobra, zobaczmy, co mają raczki. Co raczki? Dla raczków. Znów księżyca w baranie, 24 marca 2020 roku. Dla zodiakalnych raczków. Czwórka buław. Bardzo przyjemna energia. Stabilna energia też. No wiadomo, powiedziałabym, gdyby nie to, że jesteśmy uziemieni teraz obecnie przez sytuację, powiedziałabym, idźcie w naturę i cieszcie się towarzystwem innych, ale no, nie możemy za bardzo. Znaczy, można chodzić gdzieś w naturę, ale z osobami, które z nami mieszkają. Tak dostałam ci takie informacje, że oczywiście można wychodzić, też zresztą chodzę z psem, muszę wychodzić, więc codziennie jesteśmy w lesie, ale no, w tej sytuacji trudno polecać jakieś wyjścia większe. Ta karta, my pytamy się o ten potencjał, co może przebudzić w was, drogie raki, ten nów. Ja myślę, że on może was otworzyć na innych i ustabilizować też wasze kontakty z ludźmi. Może to może być na szerszym polu. Nie musi to być na takiej zasadzie, no na przykład, że tak klasycznie, tak jak tu jest pokazane. Skoro teraz nie możemy takich mieć kontaktów, to mogą to być też drogi gdzieś, czy w internecie, czy telefonicznie. To też jest rodzaj takiego zbliżenia się, zobaczenia człowieka w człowieku. Takie podejście i to daje takie ugruntowanie. To jest też takie, ta karta też jest kartą świętowania. Jest to... To jest taka karta poczucia się stabilnie w danym momencie, w tu i teraz. Dobrze, zobaczmy, co Osho tutaj dopowie do tej karty dla raczków. Bo to jest z jednej strony stabilność, ale z drugiej strony jest w tym dużo radości. To nie jest taka... kontrolowana stabilność. To jest właśnie takie flow, ale poczucie w takim tu i teraz bardzo fajne. Zobaczmy, co tutaj 24 marca 2020 rok dla raczków. Nów w baranie. Proszę, kochankowie. Dla niektórych was może to być, mogą to być rzeczywiście sprawy związane z innymi ludźmi, z uczuciami. Może to być dokonywanie wyboru. Może to być też taka energia uświadomienia sobie, jak ważną rzeczą jest dostrzeganie tego, co idzie z serca. Tutaj na tej karcie najważniejszą rzeczą jest właśnie to serce. To zjednoczone serce, zobaczcie, bo tu jest tak jakby dwie energie wtulone w siebie. Przepięknie jest ta karta tutaj pokazana. I
Myślę, że to u Was będzie się, drogie raczki, przebudzać. Właśnie to widzenie siebie i świata poprzez serce. Poprzez też lekkość. Poprzez takie poczucie też zjednoczenia z innymi. To są bardzo piękne tutaj ludzkie takie uczucia. Myślę, że to Wam, drogie raki, też jest w ogóle bardzo bliskie, bo Wy, raki, mają w sobie bardzo dużo czułości takiej. A tu jeszcze tutaj ta energia tak jakby pozwoli Wam się jeszcze bardziej tak ugruntować w tym, jeszcze bardziej otworzyć serce. Super, bardzo fajnie. Dobra, dalej mamy lwy. Co tam u naszych lwów? Zobaczmy. Na nów księżyca w baranie. 24 marca 2020 roku. I zobaczmy. Dla lwów. Dwójka buław. No, będziecie, kochani, marzyć. To jest karta takiego właśnie inicjowania. Niektórzy z Was mogą ten dzień potraktować tak, jak niektórzy traktują 1 stycznia, czyli ten pierwszy dzień nowego roku, bo to też w zasadzie, co prawda, czas, rok astrologiczny już się zaczął według właśnie astronomicznego, chyba, zdaje się, rozpoczęcia wiosny, ale bardzo często też od nowiu jest zaczynane, jest, ta energia idzie tak jakby dopiero, zrywa się w Was z pierwszym nowiem, więc możecie ten dzień wykorzystać na to, żeby sobie rozeznać się w tym, co bym chciała robić. Zobaczcie, ona tutaj planuje, ona ma tutaj globus, prawda, ona ma tutaj gazetki jakieś, gdzie by pojechała, co by zrobiła. Prawda? Więc jest to takie rozeznanie się w swoich potrzebach, w co zainwestować swoją energię. Rozeznanie się w tym, czego potrzebuję, co już mi nie jest potrzebne, a na co zwrócić tą uwagę. Co mnie dopełni, bo to też jest dwójka, oczywiście. Więc jest to też, dla niektórych osób to może być też myślenie o tym, żeby szukać kogoś do pary, dla siebie. Także zobaczmy tutaj, co Osho jeszcze tutaj dopowie dla Was. No, ciekawe. Ciekawy dzień dla lwów może być. Zobaczmy, 24 marca 2020 roku, nów w baranie dla lwów. Trójka buław, o proszę, energia jedna za drugą, dwójka i trójka buław. Tutaj w Osho Zen ta karta nazywa się przeżywanie. To jest takie zbliżenie się, ona się zbliża tutaj do natury. Ta karta mówi o takiej unii między człowiekiem a naturą. Ale ogólnie ja bym poprowadziła to tak jakby dalej, wychodząc z tej karty. Ja myślę, że tutaj chodzi o to, żebyście, drogie lwy, wymyśliły, zaplanowały tutaj w tej dwójce to, co chcecie zrobić, a chwilę później zobaczyły, jaki to przyniesie efekt. To jest wręcz, tak jak mówiłam tutaj, w tym, no, przed rozkładaniem kart, w przedmowie takiej do tego czytania, to w trójce to już jest takie jakby zobaczenie tych efektów, które przyjdą dopiero. To jest już takie poczucie pewności, że już to jest, że to już idzie do mnie. Tak jak właśnie ta ogrodniczka Mary pisała ten,
ten list taki właśnie, że wygrała konkurs. To tutaj naprawdę pomyślcie. Pomyślcie, czego potrzebujecie, a potem poczujcie się tak, jakbyście już to mieli. Czyli ja bym powiedziała tu jeszcze, biorąc pod uwagę te karty, tego maga, że co się w was chce przebudzać? Przebudzać w was się chce sprawczość, energia działania, zobaczenie energii w działaniu. Poczucie też, że to jest po prostu energia i że można z nią pracować. Super, świetnie. Dobra, zobaczmy, co ma panna. Panna. 24 marca. Po 2020 roku dla panny. Nów w baranie. Nów księżyca w baranie. Dla panny. Co dla panny? Panny mają piątkę kielichów. I myślę, że podobnie jak miały byki, podobnie w pewnym sensie, bo jest to karta mówiąca tutaj o zostawieniu za sobą jakiegoś poczucia straty. Co się w was tutaj chce przebudzać? Was się chce przebudzać odejście już od tego. Tutaj myślę, że przyszedł czas, że jakieś coś, co przez dłuższy czas pilnowaliście, trzymaliście, być może jakieś wspomnienia, które gdzieś tam są raniące, jakichś sytuacji, jakichś wydarzeń. Już czas zasilać to, bo to jest tutaj ewidentnie pokazana taka energia, że ta idzie to z niej, tak jakby ściąga to energię do tej czarnej dziury. Chodzi o to, żeby przestać zasilać się, znaczy, przepraszam, zasilać sobą tego, co jest nieproduktywne, co nic nie daje, co was tylko drenuje. I dla jednych osób to mogą być jakieś wydarzenia z przeszłości, dla innych osób to mogą być jakieś sytuacje, w których są obecnie. Może być taka właśnie potrzeba wyzwolenia się z tego, zobaczenia bez sensu tego po prostu. Okej, zobaczmy, co tutaj Osho dopowie. Dla panien. Nów. Potencjał na nów. 24 marca 2020 roku. Dla panien. Proszę. Dokładnie, kochani. Musicie się, znaczy musicie, potrzebujecie się, to potrzebujecie się po prostu otworzyć. Przestać tak naprawdę dawać się drenować jakiejś sytuacji i zacząć przyjmować właśnie tą uzdrawiającą, wspaniałą energię i z zewnątrz, ale też być otwartym na nią. To jest właśnie ta otwartość. Już nie zamykajcie się, nie zamykajcie się, bo wiecie, jak jest coś, poczucie takiego, że jest coś złego, że jest smutek, to nawet nasze ramiona się tak zamykają, tak się przykulamy. A tu właśnie trzeba otworzyć te ramiona. Jeżeli na przykład macie możliwość chociażby nawet wyjść na balkon i właśnie podnieść ręce do góry i powiedzieć: okej, wszechświecie, otwieram się teraz na wszystko, co dla mnie najlepsze, na całe dobro tego świata. Otwieram się na to. Już nie chcę dłużej zasilać tego czegoś, co nic mi już dobrego nie da. Tej czarnej dziury. Otwieram się teraz na to, co najlepsze. To jest wspaniałe wyzwolenie. I powiem wam, drogie panny, że przy tych energiach, które są na ten dzień, jestem pewna, że uda wam się puścić właśnie ten marazm w jakiejś dziedzinie swojego życia.
I też bym powiedziała jeszcze jedną rzecz, dodała do tego, że tutaj w tej karcie przyjmowania to też jest otwarcie na to, żeby dane uczucia przepływały, żeby niczego już nie chować. Czasami może nawet trzeba coś raz dobrze wypłakać, otworzyć się, żeby to przepłynęło, raz dobrze się tak jakby wypłakać. I wtedy przychodzi ta ulga i wtedy zaczynają wracać te takie żywotne energie. Bo musi jakaś blokada po prostu zejść. Także drogie panny, ja wam życzę otwarcia, tego właśnie otwarcia na ten nów. Przepiękna jest ta karta. Zobaczcie, jak ona oddycha. Wy tego oddechu, kochani, potrzebujecie. Ok. I dalej, co mamy dalej? Wagę mamy dalej. Drogie wagi. Co dla wag? Co dla wagi? Co się chce przebudzać w was, drogie wagi? Wnów w baranie. March 24, 2020 dla wag. A uwag, dziewiątka mieczy. No, ja wiem, że wagi mają trudny czas, bo widzę to po czytaniach, zdecydowanie, ale to, że tutaj się pokazuje dziewiątka mieczy, to też jest informacja, że coś już jest tak jakby, kochani, tak jakby w końcowej fazie. Coś tutaj już tak jakby wychodzi. Zobaczcie, tutaj jest, pojawia się jedno białe ptaszysko, czyli już jest jakaś pozytywna myśl. Już tutaj zaczyna się pojawiać coś takiego optymistycznego. Też już na tej karcie nie ma, nie jest to taka czarna noc, tylko już zaczyna świtać. Więc co dla was? Dla was po prostu jest po prostu przebudzenie. Tutaj trzeba się przebudzić z takiego negatywnego myślenia, z zamartwiania się jakiegoś. Wy potrzebujecie po prostu spokoju, kochani. Bardzo możliwe, że sytuacje, które się wydarzyły, przestraszyły was. Coś mogło być takiego, że mogły być problemy ze spaniem poprzez właśnie taką gonitwę myśli. Może niektóre osoby poprzez to takie, na przykład bycie nocnym markiem, mogły mieć problemy. I tu może chodzić u niektórych osób po prostu o zmianę tego rytmu też, takiego dobowego, żeby to zatrzymać. No dobrze, ale zobaczmy, co tutaj Osho Zen powie. Dla wag. March 24, 2020. No i zobaczcie, pięknie, zobaczcie. Przezwyciężycie to. Wspaniale. Wam tutaj jest potrzebna właśnie ta iskra. Bo myślę, że tu świetnie wykorzystacie ten nów. To jest szóstka buław, która była z przełożenia tego rozkładu, prawda? Tutaj, o, to jest ta karta. To jest ta sama karta. Wykorzystacie energię, tą mocno wibracyjną, taką silną, witalną iskrę do tego, żeby odbić się od tego. Wspaniale, świetnie, naprawdę. Przebudzicie się do swojej wielkości, do tego, co naprawdę potraficie. To jest zostawienie za sobą jakiegokolwiek myślenia na swój temat, w sensie negatywnym, na temat swojej jakiejś niemocy. I też zostawienie za sobą jakiegoś zamartwiania. To jest uświadomienie sobie wręcz czegoś odwrotnego, że mogę wszystko. Zobaczcie, on tutaj,
On tutaj wędruje poprzez świat, tak jakby zwyciężył ten świat. No, także finalnie, drogie wagi, macie bardzo dobre karty tutaj, bo ten dzień może zmienić właśnie tą gorszą passę, która u was ostatnio była, wręcz w sukces. Możecie się naprawdę odbić i wybić wysoko. I tego wam życzę, drogie wagi. Łapcie tą szansę. Ok, i teraz skorpiony. Co dla naszych skorpionów? Do czego wy się będziecie przebudzać, drogie skorpiony? marca 2020 roku. No proszę, wy to się będziecie przebudzać, że ho, ho. Karta Rydwanu. Do sukcesu, kochani, będziecie się przebudzać, drogie skorpiony. Do powiedzenia sobie, kiedy jak nie teraz? Kto jak nie ja? No, wielki rozpęd. Tutaj to macie taki rozpęd, że coś niesamowitego. Przyspieszenie energii bardzo, bardzo, bardzo duże. To jest taka pewność siebie, ale ja bym tutaj nie użyła słowa pyszałkowatość, tylko zdecydowanie intensywne dążenie, intensywne ukierunkowanie się. Tutaj zobaczcie te konie. Na tym obrazku one nie mają uprzęży, tak naprawdę. One mogłyby się rozbiec na boki. Ten woźnica, prawda, nie ma żadnych lejców. On nie kieruje tutaj w stary sposób. On jest w sobie zintegrowany i tak steruje tymi energiami. Tutaj widzicie, są takie niewidzialne lejce, jakby. On tak siebie potrafi zrównoważyć i tak ukierunkować swoją moc, że te konie idą łeb w łeb. One są jakby jeden koń. Jeden jest czarny, drugi biały. Ale biegną razem. Więc to jest takie mocne, mocne zintegrowanie wewnętrzne. To się w was będzie właśnie podczas tego nowiu odradzać wasze takie skonkretyzowanie. Złapiecie po prostu ten bardzo wysoki taki poziom energetyczny. No, dobra, zobaczmy, co tutaj Osho jeszcze dopowie. Skorpiony, 24 marca. 2020. Proszę, karta. Słuchajcie, dość, że będziecie tutaj bardzo ostro, znaczy ostro, ale w sensie dynamicznie i bardzo zdecydowanie iść do przodu po swój sukces. To jeszcze do tego z pieśnią na ustach, bym powiedziała, z lekkością, z radością. Ja myślę, że też, że u wielu skorpionów obudzi się taka naturalna chęć podążania w stronę spełniania pragnień, marzeń, zdobywania sukcesów. Też bym powiedziała, niektórzy z was, no, gdyby nie to, że jesteśmy uziemieni, to bym powiedziała, że to mogą być też jakieś podróże, i to wesołe, piękne podróże. No teraz jesteśmy trochę uziemieni, więc nie. Bardziej to widzę jako takie wewnętrzne otwarcie i takie poczucie, że w życiu nie ma żadnych blokad. Że jedyne blokady tak naprawdę to są w naszych głowach. A tutaj u was nie ma żadnych blokad. Wy się cieszycie życiem. Podejrzewam, że będziecie tym też zarażać innych. Świetnie. Dobrze, zobaczmy teraz strzelce, nasze kochane strzelce.
Znów księżyca w baranie dla strzelców, 24 marca 2020 roku. Karta Eremita. Wy, kochani, będziecie poszukiwać wewnętrznej mądrości. W karcie Eremity może być tak, że akurat strzelce tego dnia mogą mieć taką potrzebę posiedzenia sami ze sobą na przykład, zobaczenia, popatrzenia na swoje życie z takiej wyższej perspektywy, zobaczenia tej mocy, która wynika z waszych doświadczeń, z waszej mądrości. Może w was się budzić też takie dojrzałe widzenie spraw, które się dzieją. Takie wręcz z takim autorytetem, ale nie autorytarne, tylko właśnie takie, że po prostu wiecie już, jak to jest. Bo wy to na przykład przeżyliście, macie doświadczenie. Więc to jest taka klarowność wtedy się pojawia. Czyli taki dojrzały osąd może w was się pojawić. Zwłaszcza, że tutaj też w tych kartach, ta karta sprawiedliwości też o tym mówi. Więc też możecie przebudzić się niektórzy z was do tego, żeby na przykład pomóc innym, doradzić komuś, być dla kogoś właśnie taką osobą, która na przykład będzie dobrym słuchaczem, która później podzieli się tym doświadczeniem, która pomoże, wskaże drogę, bo też tutaj, jak widać, on ma tą latarenkę, więc też jest możliwość wskazania drogi. Dobrze, zobaczmy, co tutaj Osho dopowie do tego, w jakim kontekście tutaj ten eremita się pokazuje u strzelców. Dla strzelców znów w baranie, 24 marca 2020 roku. Polityka. No i tutaj myślę, że może tutaj chodzić o to, że ten nów będzie takim czasem, w którym będziecie w stanie zobaczyć już właśnie z tej możliwości doświadczenia jakiś fałsz w otoczeniu na przykład lub w jakiejś sytuacji. To może być fałsz u kogoś, ale też może się przebudzać w was właśnie takie widzenie tego, co samemu robi się nie tak jak trzeba. Nie, co na przykład wam szkodzi. Jakie macie też nawyki, gdzie na przykład nie chcecie się do tego do końca przyznać, że to nie jest do końca dla was dobre. Że przez to gdzieś opóźniacie troszeczkę jakieś pójście do przodu. No i tak kolokwialnie mówiąc powiem, gdzie sobie albo komuś ściemniacie. Albo kto wam ściemnia. Bo to wiadomo, też może być tak, że może być tak, że w tym czasie nowiu zrozumiecie jakąś prawdę i odkryjecie coś, co do tej pory braliście za coś innego. Albo udawaliście, że tego nie ma, sami przed sobą. W każdym razie w karcie Eremity jest ta mądrość, ale też jest spokój. Więc to nie jest żadna jakaś taka rzecz, która miałaby wami na przykład wstrząsnąć. Nie, to jest wręcz takie zbawienne zobaczenie tego. Dostrzeżenie tego, uświadomienie sobie na przykład tego, że to już, że już się z tym nie idzie w parze, że to już ze mną nie idzie w parze na przykład. Jakieś zachowanie, że już nie chcę na przykład tak robić. Mogą po prostu odpaść jakieś maski. Już po prostu prawdopodobnie, jeżeli tu chodzi o was, to możecie już nie mieć takiej potrzeby tych masek nakładać. Już to nie będzie konieczne. Już to nie będzie z wami rezonować. I super. Bo ta prawda wam jest po prostu potrzebna, żeby iść dalej, żeby się rozwijać.
Okej. Łyczek wody wzięłam. Koziorożce. Koziorożce, kochane nasze koziorożce, co dla Was? Co tutaj u Was? Jakie potencjały będą się wybudzać u Was, drogie koziorożce? Na nów księżyca w Baranie. 24 marca 2020 roku dla koziorożca. O, kochani, wy to jak burza. Tutaj to ja nie mówię, że coś będzie się wynurzać. Tutaj po prostu będzie jak rakieta wystartuje. No, ciekawe, ciekawe. Ciekawe, kochani. Mocna energia, energia buławowa, więc jak najbardziej jakieś, to może być też jakieś właśnie podążanie, bardzo intensywne, intensywne podążanie za jakąś myślą na przykład, czy za jakimś działaniem, ruszenie jakichś spraw bardzo szybko. Ja myślę, że tutaj muszę to zobaczyć, bo ta energia ruchu tutaj jest tak silna, że chcę zobaczyć, w jakim to kontekście jest tutaj u Was, koziorożce. Też są wiadomości. Może być tak, że taka karta, która pojawia się na takiej, w takim miejscu, jakie potencjały chcą się przebudzać. Może po prostu w ogóle ruch się zacznie u Was przebudzać. Potrzeba właśnie tego ruchu. Potrzeba ruszenia z miejsca. Być może do tej pory niektórzy z Was gdzieś tam byli trochę tak jakby, no, tak jakby zastali się troszeczkę. Albo sprawy tak wymusiły sytuację, że był jakiś zastój. Więc to będzie, aż Was będzie nosić do tego, żeby to ruszyć wszystko. Zobaczmy, 24 marca 2020 roku dla koziorożców. O! Proszę, proszę. Tutaj koziorożce mogą mieć taką potrzebę kontaktów z kimś. No. Dla niektórych osób, bo to jest dwójka wody, czyli dwójka kielichów, więc to mogą być różnego rodzaju nawet i randki. Może to być uświadomienie sobie, że ja chcę tą osobę bliżej poznać. Ja chcę więcej o niej wiedzieć. Tutaj no, mocno takie karty uczuciowe się u Was, koziorożce, pokazały. Ja myślę, że może być tak, że u Was będą się otwierać serducha na takie uczucia romantyczne. Jak najbardziej. Też jakby to patrzeć z takiego bardziej uniwersalnego punktu widzenia, to mogłabym powiedzieć, że otworzycie się w ogóle na przepływ międzyludzki. Że poczujecie, że ta energia, która jest w nas, ona cały czas się wymienia. Cały czas pulsuje. I ta bliskość, którą możemy osiągać z jedną osobą, jest też dzięki naszej otwartości możliwa z innymi osobami. No tutaj to też można powiedzieć, mogą być to rozmowy jakieś internetowe też, jakieś czy przez inne komunikatory. Jakiś rodzaj zbliżenia się poprzez wymianę wiadomości. W każdym razie tutaj wiele u Was może ruszyć tego w tym czasie, w czasie właśnie tutaj okołonowiowym. To jest taka otwartość. W każdym razie bym powiedziała tak, nie blokujcie się. Nie blokujcie się na relacje międzyludzkie. Nie blokujcie się na to, żeby otwierać swoje serce. Pozwólcie sobie na ten przepływ. Okej, wodniki. Nasze kochane wodniki, co dla Was? Nów księżyca w Baranie dla wodników, 24 marca 2020 roku. Jakie potencjały w Was się będą przebudzać, drogie wodniki? Karta głupca.
No, będziecie, kochani, zaczynać coś na nowo. I to powiem tak, z ufnością, bo ta karta przedstawia wielką ufność do tego, co się dzieje. Ta dziewczyna na tej karcie, ona w ten kwiat życia pozwala sobie, ona ma nawet zamknięte oczy, zobaczcie, przymknięte oczy ma. Ona tak jakby opada, pozwala sobie opaść, bo ma wielkie zaufanie do życia, że życie ją poprowadzi, że wszechświat ją poprowadzi. Także u was, drogie wodniki, mogą się otwierać takie potencjały związane z inicjacją nowych rzeczy, nowych dróg, nowych relacji, u niektórych może nawet nowych firm, nowych wszystkiego tego, czego jeszcze nie robiliście. Nawet to mogą być bardzo takie pionierskie rzeczy. Ta otwartość. Zobaczmy, co tutaj Osho dopowie do tej karty, bo bardzo ciekawa jestem. Dla wodników, znów księżyca w Baranie, 24 marca 2020 roku. Tutaj mamy kartę, to jest Królowa Mieczy. Królowa Mieczy, inaczej Królowa Chmur w Osho Zen Tarot. I ta karta tutaj nazywa się Moralność. Ja myślę, że ta karta tutaj dopowiada taką sytuację, że ten nów może przebudzić w was takie nowe soki. Bo w karcie moralności ta kobieta, tam jest w tekście do tej karty, w książeczce jest napisane, że ta kobieta jest wysuszona jak śliwka. Ona tak się wyssała po prostu z uczuć, ze wszystkiego, że ona jest taka moralna. To może być taka energia bardzo surowa, taka surowość dla siebie, surowość dla innych. Oczywiście tutaj to jest tak jakby wszystko wyostrzone, tak bardziej pokazane, ale chodzi tutaj głównie o to, że wychodzicie, że macie szansę przebudzić się z jakiejś takiej bardzo zasadniczej energii, bardzo takiej kontrolującej, bardzo surowej. Może w jakichś dziedzinach życia dla siebie albo dla innych tacy bywacie. Może jest szansa właśnie teraz na to, żeby sobie troszeczkę odpuścić, żeby zobaczyć, że możecie zostawić za sobą pewne schematy, takie schematy działania, że możecie bardziej się otworzyć, zobaczyć, że to nie jest tak, że wszechświat jakoś na was czyha, że trzeba się tak trzymać, trzeba się tak, tylko właśnie, że mimo wszystko, mimo tego wirusa, chociaż nie lubię tego słowa, nie chcę go nawet używać na moim kanale, ale mimo tego wszystkiego, że jesteście w stanie poddać się życiu i pozwolić się poprowadzić w zupełnie jakąś nową stronę. Otworzyć się na przygodę. Nie bać się, nie bać się, nawet bym powiedziała, nie bać się postąpić głupio. To już dziwnie brzmi, ale znaczy w sensie, że tak spontanicznie, naturalnie. Że nie musicie się tak trzymać takich konkretnych zasad, że wszystko, że nie musi być coś doprasowane idealnie na przykład. Tutaj trzeba pozwolić sobie na ten przepływ. Coś nowego tutaj, coś nowego się, obserwujcie siebie, kochani, kochane wodniki, bo coś nowego się z was po prostu aż wyrywa. Coś nowego chce o sobie dać znać. Zaobserwujcie, co to jest. No i mamy ryby. Rybki nasze kochane, rybki. Co dla was, jakie potencjały dla was, drogie ryby? Co się u was chce przebudzać? Ten nów w baranie. 24 marca 2020 roku. Ta ryb. No, w baranie. Och, jak pięknie. U was, kochani, serducho się przebudza. Zobaczcie. Piękna, czysta energia serca.
czystość intencji, prawda, piękne, szczere traktowanie siebie i innych, troska o siebie, o innych. To jest wasz potencjał, to jest wasz potencjał, wielki potencjał. Ja tutaj nie mówię o takiej miłości typowo romantycznej, ja tutaj mówię o wręcz o takiej miłości bezwarunkowej do siebie, do innych. Musicie, tu chodzi o to, że przebudza się zobaczenie tego, że wszyscy jesteśmy tą miłością. Że ta miłość jest wszędzie i tak naprawdę to istnieje tylko ona, a cała reszta, ten negatyw, cierpienie, inne rzeczy, to jest iluzja. Pięknie, pięknie, kochani. Zobaczmy, w jakim kontekście to u was tutaj się pojawia. Ja o tym Asie Kielichów mogłabym mówić bardzo długo, ale też już nie chcę tak bardzo, bardzo tego filmu przeciągać. Ale zobaczmy. Dla ryb. Co się tutaj przebudza? Ten nów w baranie. 24 marca 2020 roku. No proszę, karta wewnętrznego głosu, to jest karta kapłanki. Kochani, przebudza się w was wasza wewnętrzna taka prawda, wasz wewnętrzny głos. Tutaj to idzie tak jakby do... to jest takie poznanie siebie od środka. To jest też, to jest dokładnie też energia tego nowiu. Bo baran daje ten impuls do tego właśnie, do tego poznania siebie. I to jest kwestia, ja bym powiedziała tak, posłuchaj swojego serca. Ono ci nigdy nie skłamie. I zawsze pojawi się właśnie ta, wtedy ta prawdziwa czystość intencji, to, czego naprawdę potrzebujesz. I to jest wtedy takie oczyszczające, to jest bardzo oczyszczająca energia. Bardzo oczyszczająca energia. Ten wewnętrzny głos, co się chce przebudzić, w twój wewnętrzny głos. I on jest, słuchajcie, on jest właśnie w waszym sercu. Ja wiem, że to może dla niektórych osób brzmieć banalnie, ale tak naprawdę wielu z nas bardziej słucha głowy, nawet w sprawach uczuciowych. Bardziej myśli, co zrobić, kalkuluje i tak dalej, a tutaj nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, żeby te intencje były czyste, i bardzo głębokie, żeby uczucia też takie były i żebyście uwierzyli, że was na to stać i żebyście uwierzyli też, zobaczyli, że inne osoby też to w sobie mają, też mają taki potencjał i możecie zachęcać innych też do tego, żeby zwrócili na to uwagę. Żeby zobaczyli, jak wiele miłości mają w sobie. Pięknie. Bardzo pięknie. Na koniec tutaj dla rybek poszła energia takiej czystej, czystej, bezwarunkowej miłości. Oczywiście, kochani, nie byłabym tutaj sobą, gdybym nie pociągnęła na koniec energii anielskiej na ten nów. Żeby zobaczyć, jak te siły, które się nami opiekują, co tutaj one chcą nam przekazać. To będzie już ostatnia karta dzisiaj. Jaka jest ogólna energia tutaj? Jaki przekaz? Jaki przekaz jest tutaj od sił anielskich dla nas wszystkich? Na ten nów. Co się budzi? Rozwój duchowy. No proszę. Budzi się, kochani, rozwój duchowy. Nie lubię tego słowa, przyznam się szczerze, rozwój duchowy, bo jest po prostu ewolucja. Ale to jest bardzo ważna rzecz. Przeczytajmy ten przekaz.
Jesteś na drodze duchowego rozwoju. Istoty ze świata duchowego pomagają nam w tej podróży. Radują się naszą promieniującą światłem duszą. Przez wyciągnięcie tej karty Bóg i anioły mówią nam, że zawsze się rozwijamy duchowo jedynie przez miłość. Dopiero co o tym mówiłam. Ewoluujemy coraz szybciej, uświadamiając sobie znaczenie miłości i akceptacji siebie oraz innych ludzi w swoim życiu. Zaczniemy widzieć rzeczy naprawdę istotne w ludzkiej drodze ku doskonałości w tu i teraz. Będziemy widzieli każdy przejaw życia i będziemy go szanowali w sposób naturalny. Podziękujmy za wszystko, co było naszym dotychczasowym życiem. Już nie będziemy musieli udawać przed nikim kogoś, kim nie jesteśmy. Odrzućmy wkrótce stare wzorce postępowania z odwagą i z odwagą rozpoczniemy nowe życie z miłością, radością, pewnością i mocą duchową zdolną kruszyć najtwardsze skały. Nie obawiajmy się swojej siły. Pozwólmy, aby zmiany, których pragnęliśmy, dokonywały się teraz, tu i teraz w naszym życiu. I rozpocznijmy rozwój duchowy. Afirmacja. Z radością rozwijamy się duchowo. Jesteśmy świadomi swej mocy, miłości i pokoju. Kochani, piękne przesłanie. Tak naprawdę to przesłanie tych naszych przewodników tutaj duchowych bardzo pokrywa się z wieloma tutaj kartami, które wyszły na poszczególne znaki zodiaku. Z przesłaniami dla Was na ten nów. Ja myślę, że wiecie, co robić. To jest naprawdę ważny czas. To jest bardzo ważny moment, ten nów. Weźcie z niego to, co najlepsze dla Was. Okej. Kochani, wszystkiego dobrego dla Was życzę na ten nów. Niech się u Was dzieją jak najlepsze rzeczy. Korzystajcie, ile możecie z tej waszej wewnętrznej prawdy, która będzie się teraz wybijać, która będzie się teraz pokazywać. I twórzcie dobre życie. Projektujcie wspaniałe, dobre życie dla was. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia w kolejnych czytaniach.